Dzień dobry, dzień dobry. Drodzy Państwo, bardzo mi miło Państwa powitać na 18. edycji programu Labirynt Historii, który jest organizowany przez Fundację Nomina Rose, Małopolskie Centrum Kultury Sokół i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Dzięki wsparciu województwa małopolskiego w ramach programu grantowego Mecenat Małopolski. Dzisiaj nasz trzeci wykład, który w zasadzie kończy te naukowe spotkania w ramach labiryntu. I naszym gościem jest pani doktor Beata Biedrońska-Słotowa. Która jest znakomitym uczonym, specjalistą w dziedzinie tkanin i ubiorów. Przez wiele lat była kierownikiem działu tkanin Muzeum Narodowym w Krakowie. Zrealizowała naprawdę wspaniałe wystawy, które były pokazywane właśnie zarówno w Muzeum Narodowym w Krakowie, jak i też zresztą za granicą. I jest autorką licznych książek i publikacji dotyczących historii tkanin i ubiorów. I jest mi ogromnie miło, że mogę ją powitać ponownie w labiryncie historii. Tak już była tak uprzejma i raz nas zechciała odwiedzić. Pani doktor opowie Państwu dzisiaj o znaczeniu kostiumu tak, w twórczości Jana Matejki. I bardzo Was zachęcam do skupienia się na tym temacie przez najbliższą godzinę i rozstania się z Waszymi telefonami komórkowymi. Na ile tak będziecie w stanie tego dokonać, a przynajmniej nie zapomnijcie ich wyciszyć. I mówię to też do siebie. Dobrze, pani doktor, no, bardzo serdecznie witam i oddaję głos. Ja też witam, dzień dobry. Czy mnie słychać, jeżeli mówię bez mikrofonu? Muszę mówić z mikrofonem. Muszę. No dobrze, no to będę mówić do mikrofonu. Nie wiem, czy on jest włączony. Jest włączony. Dobrze. No to witam Państwa jeszcze raz. Dziękuję bardzo za wprowadzenie takie niesłychanie precyzyjne. Będę się starała sprostać temu zadaniu. Proszę Państwa, ja nie będę czytać, będę mówić, więc bardzo przepraszam za to, że będę się czasem powtarzać, może zastanawiać, bo tak wolę po prostu mieć lepszy kontakt z Państwem w ten sposób. No oczywiście poświęcam to spotkanie ubiorom. Przede wszystkim ubiorom, ale też akcesoriom, bo ubiory nie zawsze do nas tak dokładnie przemawiają. Chcę Państwu najpierw powiedzieć, że no, mistrz nasz wspaniały, tak, zgadza się. On tak spowodował, że my myślimy jego obrazami. Wszystkie ważne wydarzenia z historii, z naszych dziejów, od razu, jeżeli coś wspominamy, to właściwie kompozycję Matejki widzimy wtedy. Tak głęboko się wrył w naszą pamięć, że tymi obrazami, no że właściwie no, stał się takim twórcą naszej wyobraźni historycznej. I to jest coś zupełnie niebywałego. Taki trwały ślad wyrył w naszej pamięci. To jest najważniejsze i ta jego twórczość jest pełna cytatów z historii. Ja zaraz usiądę, ale chcę jeszcze Państwu te takie ogólne sprawy przedstawić stojąc. Więc te wszystkie cytaty z historii i bardzo licznie rozmieszczone postaci na jego obrazach, to tutaj muszę powiedzieć Państwu, że czyta się te obrazy nie emocją, nie poprzez taki odbiór, nie tyle intuicyjny można powiedzieć, tylko do tego, żeby odebrać właściwie obraz Matejki, trzeba no, mieć przygotowanie z historii, no, trzeba coś wiedzieć na temat historii, żeby rozgryźć te jego obrazy. I jeszcze dodatkowo stanowią one taką trudność, że Matejko wkładał w nie swoje wizje i swoje wyobrażenia o dziejach Polski. Także
niejednokrotnie są one sprzeczne w swoich szczególikach z naszymi dziejami. To znaczy, no, są postaci, które się nie powinny tam pojawiać na przykład. No, takie są różne sytuacje, które świadczą o tym, że on komponował te wydarzenia według swojej wyobraźni. A wyobraźnię historyczną Matejko miał nieprawdopodobną. No, był takim właściwie pierwszym naszym historiografem, czyli właśnie malarzem, który potrafił przekazać nam te nasze dzieje w postaci obrazów. Ale te obrazy są właśnie wypełnione różnymi wydarzeniami. Nieraz na jednym obrazie dzieje się nawet kilka zdarzeń. I to wszystko przygotował na podstawie, słuchajcie, bardzo ścisłej analizy epok poszczególnych. Wtedy, kiedy żył mistrz, nie było żadnych książek, podręczników, żeby sobie można było je pooglądać i zobaczyć, jak wyglądali na przykład, jak wyglądały ubiory w XIII, XIV i następnych wiekach. No może w XIII nie, no bo, ale chociaż takie też bywały, też oczywiście obrazy z naszych najdawniejszych dziejów teraz są eksponowane na wystawie w Krakowie, w Muzeum Narodowym. W każdym razie musiał sam, wyobraźcie sobie, ileż to pracy kosztowało, sam musiał oglądać dzieła sztuki, to, co nam zostawiły poprzednie epoki, w kościołach, w zbiorach, w muzeach, chodził, analizował, no, szkicował i potem z tego stworzył sobie taki skarbczyk, to jest właśnie ten cały zestaw szkiców, które on wykonał. To się nazywa źródła ikonograficzne, czyli takie źródła, które nam przedstawiają, jak w dawnych epokach wyglądały przedmioty, wyglądali ludzie, ubiory, przedmioty i tak dalej. I ten zestaw nazywa się skarbczykiem, jest w domu Jana Matejki przechowywany, ale prócz tego skarbczyka powstała ta jego słynna, właściwie wydawnictwo, to się nazywa Ubiory w Polsce od 1200 do 1795 roku. I to jest to, co nam zostawił jako właśnie ten badacz dziejów. Jeszcze kończąc wątek o tych ubiorach w Polsce, to muszę wam powiedzieć, że te ubiory w Polsce zostały przygotowane w wersji litograficznej, wydane jako ilustracje techniką litografii przygotowane. Dwa pierwsze wydania były kolorowane przez samego mistrza. Jest ich 10 egzemplarzy, więc unikatowe zupełnie. I na Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie znajduje się jeden egzemplarz. Można go też tam zobaczyć ewentualnie. I wracając jeszcze do tego sposobu przedstawiania swojej sztuki. A nie, jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że w XIX wieku rozwijało się malarstwo historyczne. No, to był taki normalny rozwój, który nastąpił w tej dziedzinie. I to malarstwo historyczne polegało na takim bardzo najpierw na takim romantycznym przedstawianiu dziejów, to znaczy takim zgodnie z wyobrażeniem malarza. Natomiast Matejko zrobił te analizy ikonograficzne i w sposób źródłowy te historie nam przedstawiał.
z różnymi swoimi dodatkami jako historiografa, czyli tego, który opisuje historię. A sama nauka historii w drugiej połowie wieku XIX była taką nauką, która rozwijała się razem z różnymi zdobyczami XIX-wiecznymi. Powstała, bardzo dużo przykładano roli do rozwoju historii jako nauki takiej wiodącej i stała się ona taką dziedziną, która rzeczywiście zajmowała umysły. Wielu badaczy się poświęciło badaniom źródeł historycznych, opracowywaniu i tak dalej. To jest początek rozwoju, bardzo porządnie przygotowany. A Matejko właśnie w tym swoim skarbczyku, słuchajcie, przerysował źródła w postaci malarstwa, rzeźby, ilustracji książkowych, grafik, rysunków, numizmatów, czyli pieniążków i sfragistyki, czyli pieczęcie. Pieczęcie to odrębne takie źródło historyczne, bardzo wierne, prawda, bo na pieczęciach pieczęć jest bardzo ściśle datowana i na niej osoby wyobrażone od razu przedstawiają nam okres, w którym są wyobrażone. Jeszcze tylko jak chodzi o sam sposób podchodzenia, sam sposób odbioru, to tutaj muszę powiedzieć, że w estetyce i wśród filozofów i estetyków właśnie jest takie zdanie na temat obrazów historycznych w ogóle, które nie stanowią w pełni jakby samodzielnych dzieł sztuki malarskiej. Są one tak skomplikowane w odbiorze, prawda? Że mimo wszystkich walorów malarskich, ogromnych walorów, jako dzieła sztuki nie są właściwie możliwe do odczytania, bo trzeba je analizować, odbierać taką poprzez wiedzę, którą na ten temat posiadamy. Więc teraz wracając już do tego głównego nurtu, będę Państwu przedstawiać poszczególne dzieła i będziemy sobie omawiać. Tutaj mamy jeszcze takim tytułem jeszcze wprowadzenia, bardziej może takiego dokładniejszego, to Matejko w swojej pracowni, gdzie jak widzimy jest mnóstwo różnych szczegółów zgromadzonych, w tym tkaniny. Bardzo dużo poświęcał miejsca w swoich obrazach tkaninom i tych tkanin mamy na obrazach mnóstwo. Zaraz będziemy sobie je oglądać i powiem Państwu tak mniej więcej też skąd mogły pochodzić ewentualnie i jakie jest ich pochodzenie i udział w obrazach mistrza. I miał swoich takich przyjaciół różnych, którzy mu w zbieraniu tych wszystkich przedmiotów, którymi się posługiwał, pomagali. Tu mamy jeszcze ilustrację z tych ubiorów w Polsce. Grupy ludności połączone w takie sekwencje pokazują osoby z warstw poszczególnych, prawda, i z różnych okresów historycznych. No tu mamy taką grupę szlachty, tutaj mamy grupę duchowieństwa i średniego stanu. No i jeszcze tutaj są te rysunki właśnie pokazane, jak one są rozmieszczone w tym wydawnictwie, które nam zostawił. Teraz już przechodząc do konkretnych obiektów, zacznę, proszę Państwa, od Stańczyka. Stańczyk
muszę sobie zrobić porządek. Stańczyk to jeden z pierwszych jego obrazów, w 1862 roku namalowany. Przedstawia autoportret malarza. Zresztą tak. Przedstawia Stańczyka, który jest postacią historyczną. Stańczyk naprawdę żył. Naprawdę nazywał się Stanisław Gąska. Był błazem nadwornym u Zygmunta Starego, Augusta i Aleksandra Jagiellończyka, Jana Olbrachta i tak. I proszę Państwa, oczywiście błazen na dworze był zatrudniany po to, żeby bawić i króla rozśmieszać. No i rzeczywiście był znany był z tego, że trafnie potrafił podsumować różne wydarzenia na dworze. Między innymi jest taka znana historia opisana o niedźwiedziu, który został sprowadzony z Litwy przez Zygmunta Starego do Niepołomic i w Niepołomicach został wypuszczony, no bo oczywiście dwór królewski pojechał tam na polowanie. Pojechała tam również Bona. No i niestety wypuszczony został ten niedźwiedź, który jakoś nie zajął się psami i nie uciekał przed psiarnią, która na niego napadła, tylko skierował się w stronę dworu i niestety ucierpiała Bona wtedy. Poroniła, była brzemienna i poroniła syna wtedy. I dlatego o tym mówię, że no, bardzo trafnie to potem podsumował Stańczyk jako tak narażanie na takim polowaniu niektórych osób w sposób taki bardzo jednoznaczny. No i potem jakież były konsekwencje, mianowicie zawarte w tym obrazie. Tutaj mamy w tle mamy wyobrażenie w balu na dworze Bony tutaj. O, tutaj już po tym wszystko. Wiecie, to jeszcze to wydarzenie nie ma dokładnie związku z tym balem, ale to jest bal, który jest związany raczej z utratą Smoleńska, to jest inna zupełnie jeszcze, przywołanie jest innej sytuacji. Natomiast o tutaj na tym zdjęciu jest może bardziej ostro czytelne to, co się tutaj dzieje. To jest ten bal na dworze królowej Bony wobec utraty Smoleńska. Tutaj mamy z kolei przez okno widoczną wieżę kościoła mariackiego, a tutaj jest łuna bijąca od komety, która się pojawiła na niebie rzeczywiście w 1533 roku i ta kometa była takim znamieniem, zapowiedzią jakiejś sytuacji, jak zwykle. Kometa ukazuje się wtedy, kiedy jest jakaś sytuacja trudna dla narodu, czy też dla osób poszczególnych. No i tutaj ta data jest związana z tym polowaniem i utratą następcy tronu przez królową. I dynastia się kończy w ten sposób, więc dlatego ten Stańczyk tutaj może rozmyślać o tych dziejach narodu i być w takim melancholijnym nastroju, bardzo jest tutaj przygnębiony widać, a sam obraz malowany był tuż przed wybuchem Powstania Styczniowego, więc prawda, było wiele powodów, żeby było o czym rozmyśleć i nad dziejami losów spowodowanymi czasem przez zaniechanie władców, przez jakieś, tutaj nie będziemy tych szczegółów analizować. Wracając do ubiorów, muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście Matejko posłużył się konkretną rzeczą, mianowicie wyobrażeniem Stańczyka przez Stanisława Samostrzelnika w Liber Genezeos.
W 1532 roku tutaj Stańczyk właśnie zabawia się z pieskiem i widać, jak jest ubrany. Ubrany jest w czerwony kostium, taką długą tunikę z długimi rękawami i z bardzo charakterystycznym kapturem na głowie. Otóż ten kaptur jest, widzicie, zaraz Państwu go pokażę, o, bo go jeszcze nie widzicie. To jest kaptur, no zdjęcie jest z wystawy, która obecnie odbywa się w Muzeum Narodowym w Krakowie. To po jednej stronie, a po drugiej stronie jest to zdjęcie zrobione w domu Matejki. To jest ten kostium, który został przygotowany dla Stańczyka według koncepcji Jana Matejki. No i stąd takież jego wyobrażenie. I w podobnym kostiumie pojawia się jeszcze w hołdzie pruskim i to będziemy jeszcze oglądać. Proszę Państwa, to tyle na temat Stańczyka. Natomiast następny obraz, w którym można odszukać sporo szczegółów związanych z Matejką, kolekcjonerem tkanin i ubiorów. Mianowicie, tutaj mamy kazanie skargi. Jeszcze muszę dodać, że to jest taki dowód, jak myślimy o historii za pośrednictwem obrazów Matejki. Kazanie skargi, jak mówimy, prawda, jakby skarga rzeczywiście te kazania wygłaszał, a on ich nie wygłaszał, on je napisał i nie był żadnym posłem i przed Sejmem nie występował, tylko to jest wizja malarska Matejki, a tak się nią posługujemy, prawda? No i tutaj mamy wyobrażenia. Przede wszystkim na co chcę zwrócić uwagę, że tu jest no, oczywiście cały podkład historyczny. Ja będę już starała się do tego nie odwoływać, dlatego że za długo by to wszystko nam trwało. Mianowicie tutaj no, oczywiście jest stronnictwo królewskie. Król siedzi sobie na tronie i ubrany jest zgodnie z modą zachodnioeuropejską. Reprezentuje to otwarcie dworu, prawda, i związki z Europą, z dworami europejskimi. Natomiast tutaj jest Jan Zamoyski. Jan Zamoyski, który stoi tutaj na tym podwyższeniu, a w tle Jana Zamoyskiego znajduje się tkanina, która tutaj w środku, w centrum ma herb snopek, który jest herbem Wazów, prawda, dynastii panującej. I takie, no tutaj mamy jeszcze, wiecie, jakbyśmy chcieli sobie dokładnie identyfikować postaci, to mamy podkładkę, ale może to sobie zostawimy. Natomiast chcę Państwu pokazać, zaraz wrócę do tej tkaniny, ale jeszcze z przedstawicielem na przykład właśnie tego stronnictwa szlachty jest Jan Zamoyski, niekoniecznie, ale tutaj mamy pana Zebrzydowskiego. On jest ubrany w, przepraszam, on jest ubrany w taki ubiór, który no, trudno jest dokładnie określić, ponieważ on przypomina żupan. I właśnie pokazuję tutaj Państwu, jak wygląda żupan prawdziwy. Żupan prawdziwy, to znaczy żupan z epoki nieco późniejszy niż scena, która się odbywa na tym obrazie. To jest żupan, który został Matejce podarowany po eksploracji kolegiaty w Żółkwi. Stamtąd proboszcz kolegiaty po otwarciu sarkofagów, nagrobków w krypcie podarował ten ubiór. To jest ubiór Stanisława Daniłowicza.
Stanisław Daniłowicz był wujem króla Jana III Sobieskiego. Ubiór jest autentyczny. Tak wyglądały, słuchajcie, no, ubiory. Mam z tyłu zdjęcie zrobione tylko. Jest z atłasu, z takiej gładkiej tkaniny złocistej. No a tutaj, proszę, Zebrzydowski ubrany jest w, no, ubiór bardzo przypominający ten ubiór, który Matejko dostał od Gorzkowskiego, swojego sekretarza, bo on mu przywiózł, fizycznie mu przywiózł ten ubiór. No więc nie jest to dokładnie odwzorowany ten ubiór, ale bardzo, bardzo jest bliski. Teraz następna rzecz, którą tu chcę Państwu przedstawić, to właśnie jest portret króla, prawda? Już mówiłam, że jest w ubraniu zgodnym z modą zachodnią dworu hiszpańskiego dokładnie, czerń i taki kołnierz z koronką, bardzo wytworny, i portret z epoki. To jest portret z początku wieku XVII, namalowany przez Boguszewicza, malarza lwowskiego, i w Lwowskiej Galerii obrazów się znajduje. Więc widzicie, no, bardzo bliski wzór. Ma tutaj wspaniały order Złotego Runa na sobie. To jest takie truchło baranka wiszące na łańcuchu. To bardzo też byli władcy niektórzy wybrani, byli dekorowani takim orderem. Bardzo wysokie odznaczenie. No więc, proszę Państwa, teraz wrócę jeszcze do tej tkaniny, która jest za Janem Zamoyskim, wisi ta z herbem wazów. Takie tkaniny w epoce oczywiście były wykonywane. Ta jest na pewno, tak mi się wydaje, no prawie na pewno, to jest tkanina może haftowana. Natomiast zachował się taki kobierczyk, może inaczej, właściwie ściślej mówiąc, tkanina, która jest zrobiona taką techniką jak arrasy królewskie, czyli tapiseria, ale była ona robiona w Persji i z Persji przywieziona na dwór wazów do Krakowa. Tu w środku mamy herb królewski, herb snopek. I no, ta tkanina przywędrowała do Krakowa, a potem została wywieziona, jest w Monachium do oglądania, ale istnieje tkanina taka bardzo zbliżona kompozycyjnie do tej, która jest za Janem Zamoyskim. No to już tak abstrahując od wszystkich historycznych zagadnień. No jeszcze rękawica, jak chodzi o szczegół obrazu, rękawica, podobno król ją rzucił. To jest już sprawa też do rozważenia, czy to jest rękawica, która zwiastowała rokosz Zebrzydowskiego, i czy to król ją jak gdyby zainicjował, rzucając tę rękawicę, ale rękawica jest. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do następnego obrazu. Tutaj mamy słynny obraz, znany, prawda, Rejtan, czyli upadek Rzeczypospolitej 12 kwietnia 1773 roku. I przede wszystkim, co tutaj się, no, oczywiście Rejtan ubrany po polsku. To jest tutaj właśnie, ubiory nam będą bardzo wyróżniać postaci na tym obrazie. Rejtan jest ubrany, już też abstrahując od wydarzenia i opisu całości, prawda? Bo to na pewno znacie doskonale. Ale zwracam uwagę na sposoby wyróżnienia postaci za pomocą ubioru. Rejtan jest ubrany po polsku. Jest ubrany po polsku, no, żupan, przepraszam, bardzo tu strasznie delikatna ta, żupan i pas słucki. Te pasy, słuchajcie, które były wiązane na polskim ubiorze już w tym czasie, to znaczy w czasie, nie kiedy Matejko malował, tylko w czasie, kiedy traciliśmy niepodległość,
pasy były bardzo typowym takim ubiorem, takim elementem ubioru kontuszowego, czyli prawie no takim nieodzownym dodatkiem do ubioru kontuszowego, który wiązał się na trwale z tradycją Rzeczypospolitej, z patriotyzmem, z wyrazem patriotyzmu, łącznie z ubiorem. Tutaj mamy oczywiście postać, która jest w pełnym ubiorze kontuszowym. To jest, tutaj widzicie, jest to ten ubiór kontuszowy, za chwilę Państwu pokażę, jak on wyglądał. To jest kontusz, prawda? Żupan pod spodem, na wierzchu jest kontusz i oczywiście w pasie jest przewiązany znowu ten pas, taki widzicie bardzo bujnie zawiązany taki pas, który był złoto bądź srebrnolity. To były pasy, które, słuchajcie, były do Polski sprowadzane z Persji. Potem były wykonywane w naszych manufakturach, no i stały się takim bardzo ważnym symbolem. I teraz pozostali właściwie król i wszyscy, tu jeszcze taki, prawda, można zobaczyć, że to na pewno jest przedstawiciel szlachty. Wszyscy są przedstawicielami szlachty albo magnaterii, ale niektórzy właśnie są pokazani w tych ubiorach narodowych, kontuszowych. Tutaj jeszcze taka głowa podgolona wysoko i widać wyraźnie fragmencik żupana. Jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że na dodanie takiego charakteru i patriotyzmu i podkreślenia wiary Rejtana, wiary chrześcijańskiej Rejtana, Rejtan ma szkaplerz na szyi. Rzecz rzadko pokazywana, bo szkaplerz to jest rodzaj medalika, tylko inaczej wyobrażony. Szkaplerz był z tkaniny i haftowany najczęściej, zakładany przez szyję, także z tyłu i z przodu była takie wyobrażenie symboliczne związane, podkreślające związek z wiarą chrześcijańską. I to jest tutaj bardzo czytelne, choć niewielki jest to oczywiście fragmencik. I dalej teraz wracając do ubiorów, które określają postaci. Pozostali ubrani są w ubiory dworu, w ubiory wykreowane we Francji, we fraki. Fraki, słuchajcie, to jest ubiór dworu francuskiego. Wszyscy są we frakach, niezależnie czy to jest obóz familia Czartoryskich, prawda, tutaj Czartoryski. Tu jest brat króla, siedzi brat króla, który zostanie prymasem. Też we fraku raczej. No, widać wyraźnie postaci ubrane we fraki. I tu siedzą damy, które są tutaj. Tutaj jest poseł rosyjski, też we fraku oczywiście, albo w mundurze rosyjskim, tylko tego nie widać dokładnie. I Izabela Czartoryska i Izabela Lubomirska, tutaj pana posła rosyjskiego, czarują. Tu postaci można sobie jeszcze zidentyfikować, dlatego to pokazuję. Ale pokazuję teraz Państwu ubiory. Te ubiory kontuszowe polskie, to jest bardzo ważne. Mianowicie w XVIII wieku tak wyglądał polski ubiór. Tylko chciałam poprosić Pani doktor, żeby mikrofon był bliżej Pani. Tu? Dobrze. Dobrze, przy brodzie. Aha, przepraszam bardzo. Ale myślę, że słyszalna byłam. Co? Bo ja trzymałam źle mikrofon. No przepraszam. Proszę Państwa, tutaj jest ubiór kontuszowy złożony, jak już mówiłam. To jest ten nasz polski ubiór wykreowany już w sposób taki klasyczny w XVIII wieku. Tak wygląda. Składa się z żupana. Żupan to jest ubiór, który był zakładany na spód,
jak gdyby taki długi ubiór, zapinany, troszkę przypomina ubiór kleru, zapinany na guziczki drobne z taką niewielką stójką, a na to przychodził kontusz. Kontusz i kontusz to jest bardzo skomplikowany krój, mianowicie kontusz jest zwykle, no zakrywa oczywiście żupan, także jest nieco od żupana dłuższy, ale przede wszystkim krojony jest w taki sposób, że rękawy można odłożyć, odrzucić na ramiona. I to są te, słuchajcie, wyloty. To jest to, co pod komorzy, jak rusza, to z lekka, wywinąwszy wyloty kontusza, to jest dokładnie to. I te wyloty, widzicie, są zrobione, to znaczy to jest tak uszyty ten kontusz, że ma wierzchy tych rękawów, tych wylotów z tego materiału, z którego jest cały kontusz, a te wyloty, czyli podszewka tych wylotów, podszewka jest z tej tkaniny, z której jest zrobiony żupan, więc jak się odrzuca te wyloty, to bardzo ładnie się to komponuje, prawda, na całość bardzo elegancką tworzy. No i do tego jest pas kontuszowy, widzicie, to jest wszystko to, co wiernie bardzo Matejko nam przedstawił. A to jest wersja ubioru XIX-wieczna, bo ten ubiór troszeczkę się zmieniał, to zależało przecież od sytuacji, od wygody przede wszystkim. Stały się krótsze te ubiory w XIX wieku, ale składały się tak samo z żupana, kontusza. Miały piękne guzy, słuchajcie, piękne. Takie guzy jeszcze czasem gdzieś można kupić. To były komplety guzów, które były z drucika srebrnego, bądź odlewane ze srebra, albo ze złota, czasem z drogimi kamieniami nawet. To była taka męska biżuteria, bardzo, bardzo wspaniała. No i pas kontuszowy do tego. A tutaj ten rękaw, widzicie, o, ten rękaw kontusza można było założyć na mankiet, o, normalnie na rękę, albo tak odrzucić i wtedy były te wyloty, prawda, odrzucone na plecy. A teraz zajmiemy się tymi, którzy sprzyjali, prawda, królowi i nosili ubiory, bo te właściwie można tak to z dużym uproszczeniem przedstawić. Ubiory francuskie. I to jest typowy frak francuski, ubiór francuski, który w tym czasie, kiedy odbywa się ta scena upadku Rzeczypospolitej, część tego towarzystwa miała na sobie. Spodnie krótkie, bardzo dopasowane, do tego były pończochy i były takie trzewiczki z rozetami z albo klamrami bardzo wytwornymi. Więc i fraczek skrojony właśnie tak w taki charakterystyczny sposób z połami i kamizelka. I kamizelka jeszcze do tego oczywiście był żabot, no ale to są te elementy, które pokazuję Państwu, żebyście sobie uświadomili, jak te ubiory wyglądały i wtedy jak zobaczycie na obrazie, to łatwo będzie je wyodrębnić, prawda? Nie ma problemu. No tu jest jeszcze rycina taka, która pokazuje, jak taki ubiór wyglądał na rycinie. Teraz przechodzimy do takiej sceny, która nam powie troszeczkę o szczegółach związanych z nieco wcześniejszym okresem, mianowicie Unia Lubelska 1569 i tutaj mamy, słuchajcie, króla. Tu mamy z takich rzeczy, które są ciekawe dla nas, znaczy ciekawe wszystko jest, ale które będę chciała wyodrębnić i przedstawić. Mianowicie król, który jest ubrany w taki ubiór znowu, no to jest, słuchajcie, ubiór z czasów, z wieku XVI, czyli ubiór renesansowy,
I król jest ubrany zgodnie z modą też dworu hiszpańskiego. W czarnym wamsie występuje. Zaraz wam to pokażę, to będziemy sobie omawiać. No a tutaj mamy podpisanie tekstu Unii i to jest bardzo ważna chwila, ponieważ to jest takie porozumienie między bardzo ważnymi stronami. I tu mamy ubranego w racjonał, to jest bardzo ważne, to jest prymas polski, Jakub Uchański, on występuje w racjonale. I na to zwrócę uwagę, ponieważ to są dwa elementy, które może warto dokładniej omówić. Mianowicie, proszę, najpierw pokazuję ubiór, w którym występuje król. To jest ubiór, portret jest dla porównania. Nie, to nie jest króla, ten portret, który jest na obrazie. Wracam jeszcze do obrazu. O, popatrzcie, tu stoi król, ubrany jest w taki krótki wams, bo on ma spodnie krótkie też, tutaj powyżej kolan się zaczynają, nie widać ich właściwie. Ważne jest, że spod tej deli, obszytej futrem, widoczny jest ten wams, na który chcę zwrócić uwagę. Popatrzcie, bo to jest ciekawostka. Mianowicie wamsy w tym czasie tak wyglądały, jak tutaj, o. One były dwuwarstwowe, to był niezwykle skomplikowany męski ubiór. Były dwuwarstwowe, warstwa zewnętrzna składała się najczęściej z takich taśm pasmanteryjnych rozszytych tkaniną i między tymi taśmami i tkaniną były przerwy, one nie były zszyte ze sobą, po to, żeby w czasie ruchów było widać warstwę spodnią wamsa. On był dwuwarstwowy i ta warstwa spodnia zwykle była w innym kolorze albo wspaniale dekorowana, no też to bardzo różnie. A tu jest wams, który powstał według projektu Matejki i jeszcze go raz dzisiaj pokażę w innym obrazie. I proszę zobaczcie, właśnie tak jest skonstruowany, z takich taśm rozszytych tkaniną. Albo to są takie taśmy plecione, albo haftowane, to już nieważne. Tutaj przez szczeliny między tymi taśmami widać warstwę spodnią, tu w tym wypadku jest koszula. Ale zwracam uwagę na to, co tutaj jest. O, to jeszcze potem do tego wrócę przy innym obrazie, żeby Państwu uświadomić, że to jest rzecz z zupełnie innej kultury i zupełnie coś innego, zestawiona z tym wamsem, dlatego że Matejko uważał, że to jest ta tkanina, ten kawałek tutaj wszyty, jest szalenie efektowny, taki po prostu bardzo, bardzo artystycznie może dopracowany. Bardzo mu się podobał, więc go tu dodał, żeby wzmocnić efekt tego ubioru. A to jest, słuchajcie, fragment takiego kobiecego ubioru żydowskiego, który był specjalnie robiony taką techniką hiszpańskiej koronki, no można to tak powiedzieć. Bardzo skomplikowana technika, bardzo piękna, bo dawała taki błysk, bo była ze złotych takich blaszek robiona. I to tutaj zostało dodane i to w obrazach Matejki, bo to jeszcze zobaczymy w hołdzie pruskim za chwilkę. I teraz proszę Państwa, tu jeszcze pokazuję tylko wzorce, prawda? Tu jest królowa Anna Jagiellonka, której nie było nie brała udziału w tym wydarzeniu. Ale jest dokładnie przez Matejkę, prawie dokładnie, prawda, odtworzona na podstawie portretu, który znajduje się na Zamku Królewskim w Krakowie. Zawieszony jest nad kaplicą, nad wejściem do kaplicy Zygmuntowskiej. O, teraz następna
Następny szczegół, który chcę Państwu przedstawić, to jest właśnie ten racjonał. To jest racjonał biskupów krakowskich. O, to jest rzecz bardzo wyjątkowa, bo to jest racjonał, który na nadzwyczajne religijne uroczystości jest zakładany i miał go Jan Paweł II, jak wizytował w czasie mszy świętej w Krakowie, jednej z mszy świętych. W każdym razie ten racjonał jest wykonany, cały jest wyhaftowany perłami. Tutaj są napisy, które się odnoszą do cech, którymi powinien się dobry chrześcijanin i dobry ksiądz charakteryzować. To jest nauka, prawda, umiarkowanie, roztropność i prostota. To są hasła po łacinie tutaj zapisane, a tu jest, że to jest Hedwigis Lodovici Filia Regina, czyli Jadwiga, córka króla Ludwika tutaj. No a łączy te pasy wyobrażenie baranka paschalnego, baranek z chorągiewką, symbol Chrystusa. I to jest rzecz niesłychanej wagi, która, jak już powiedziałam, to jest rodzaj takiej tarczy duchowej, zakładany jest przez przedstawicieli Kościoła na bardzo ważne, wyjątkowe uroczystości. Jeszcze tutaj mogę zwrócić uwagę na tkaniny, które się pojawiają, ale to słuchajcie, to trzeba już sobie wyszukiwać, bo one są takie niejednoznaczne, ale pojawiają się często. To są tkaniny, które musiały się panu Janowi Matejce bardzo podobać, bo były szalenie efektowne. To są tkaniny z końca wieku XV, włoskie tkaniny wykonywane ręcznie na warsztatach we Włoszech. To jest tkanina. To jest naprawdę tkanina, którą tkano ręcznie z nici jedwabnych, z dodatkiem nici złotych. Bardzo skomplikowana technika, ale tak tkaniny kiedyś powstawały. Weźcie to pod uwagę, że dopiero w XIX wieku wymyślono krosno żakarda i wymyślono technikę zupełnie inną. Wcześniej tkaniny były ręcznie według wzorów narysowanych przez jakichś artystów, były tkane. No więc zachwyt oczywiście Matejki był wielki nad tymi tkaninami, gromadził je, no i chętnie używał w swoich obrazach. To jest tkanina włoska, jak już mówiłam, piękna, z takim motywie owoców granatu, no ale już chcę zwrócić uwagę tylko, że ona się pojawia w różnych wersjach. Czasem ubiór jest z niej zrobiony, czasem jest z niej jakaś draperia, ale warto to też, na to też zwracać uwagę, bo świadczy to o tej takiej potrzebie przywoływania tych prawdziwych elementów dawnej kultury. A tutaj są zdjęcia czepców i te czepiec, to jest czepiec wykonany też taką techniką haftu, pokryty z koroneczką. Czepców dużo Matejko zbierał i to to są czepce mieszczańskie, ale też jarmułek dużo, nakryć żydowskich też zbierał sporo i używał dość dowolnie w swoich obrazach. Także można czasem zauważyć, że takimi czepcami są nakryte głowy, nie wiem, rycerzy na przykład. To się zdarza, ale to są drobiazgi. I teraz przejdę jeszcze do... Oj, już mamy tak coraz mniej czasu. Ale tutaj zwrócę uwagę na taką rzecz, która jest może bardzo na pewno ciekawa, ale chcę jeszcze na to przywołać, mianowicie bitwę pod Grunwaldem. I tutaj mamy króla, mamy księcia Witolda, który jest
No tutaj mamy mistrza Krzyżackiego, prawda, pod tą niesłychaną tkaniną też, bo to też tkanina tutaj odgrywa rolę. Mianowicie ta tkanina pokazuje, skąd wieje wiatr. Wiatr takiej zwycięstwa dla Polaków i podrywa tę tkaninę, prawda. No a tutaj ukazuje się święty Stanisław, który podobno był, podobno rycerze niektórzy widzieli, to Długosz przekazuje takie wiadomości. Ale chcę zwrócić uwagę na księcia, który jest ubrany tak troszkę podobnie jak Władysław Jagiełło na nagrobku, w takiej tunice z szerokim pasem. To jest taki ubiór, no, który po prostu wymyślił dla niego Matejko i uznał, że jest on najbardziej charakterystyczny. I jeszcze, proszę was, tutaj pokazuję, ponieważ ma na głowie książę taki rodzaj, to się nazywa najczęściej w opisach obrazu, nazywa się to mitra. Ale ta mitra, przepraszam bardzo, ta mitra ma kształt taki, wiecie, troszkę nietypowy dla mitry, bo mitra książęca jest złożona z takich czterech wypełnień, zakończona krzyżem, ale można spróbować zastanowić się, czy to nie jest takie nakrycie głowy, które było typowe dla książąt ruskich, a nawet może, a potem przeszło a potem stało się nakryciem carów i to przechowywane jest jako taki bardzo wysoki relikt w skarbcu kremlowskim. I to jest, co się nazywa czapka Monomacha, i w takiej czapce Monomacha tutaj jest Wasyl Szujski też przedstawiony, ale już nie chcę opowiadać o Wasylu Szujskim i dlaczego ewentualnie Matejko, który przywoływał czasem w swoich obrazach, oczywiście nadając obrazowi konkretny temat, czasem streszczał niektóre wydarzenia z historii, dodając w postaci różne rekwizyty. Czy tu nie chciał przekazać, że myśmy byli kiedyś, byliśmy za czasów Władysława Wazy. Waza był królem w Moskwie po detronizacji właśnie Wasyla Szujskiego, który tu jest przedstawiony na tym portrecie w takiej czapce. Więc to, wiecie, to tak daje, tylko podrzucam temat do rozważań. I teraz no jeszcze pokazuję przy tej okazji inne takie nie asynchroniczne szczegóły. Mianowicie tu jest zbroja, która takiej zbroi pod Grunwaldem nie było. To jest zbroja typowa XVII-wieczna. Również ten hełm, prawda, hełm taki turbanowy, z takim turbanowym, wzięty ze zbroi tureckiej, dopiero w XVII wieku był wprowadzony. Ale to są już takie szczególiki, możemy sobie je darować. Tak, oj, już słuchajcie, zaraz będziemy kończyć. Tutaj mamy jeszcze bardzo, oczywiście, no rzecz jedną z najważniejszych, hołd pruski 10 kwietnia 1525. No i znowu cała, prawda, ikonografia i wszystkie postaci to znane. Chcę państwu pokazać Stańczyka, który ma ten kaptur. Troszeczkę może jest tutaj podwinięty, bo ma taką koszulę troszeczkę inną na tym portrecie. Mniej czerwieni jest tutaj, ale kaptur ten sam, prawda? No i znowu tutaj zaduma nad sytuacją, w której się znajdujemy. Tu tkanina. To znowu przywołuje tę tkaninę, która tutaj stanowi taką boazerię w tle.
bogata tkanina i król, jak się przyjrzeć tej tkaninie, w której uszyta jest szata króla, no to bardzo jest podobna też właśnie do tej tkaniny. I do tej, o tutaj pokazuję Państwu takie powiększenie fragmentów istniejącej tkaniny. To jest właśnie ten brokat aksamitny, bardzo wytworna, wspaniała włoska tkanina. I teraz jeszcze zwracam uwagę na taki rękaw, który znajduje się w zbiorach Jana Matejki w muzeum, który Jan Matejko zaprojektował jako element ubioru tutaj klęczących przed królem, właśnie w takim bardzo wspaniałym renesansowym ubiorze z takim rękawem. To jest to. I jeszcze wracam, widzicie, do tego wamsa, w którym jest tutaj, który jest tutaj na portrecie zastosowany. I tutaj widać wyraźnie już ten element haftu, o którym już mu opowiadałam, i to jest tutaj obok jest zdjęcie, na którym widać, to jest właśnie element ubioru kobiecego, załóżka do ubioru kobiety żydowskiej, która była zakładana pod szyję tu z przodu stanika. To taka ciekawostka. I tworzy razem ten ubiór. Bardzo dosłownie tutaj widać, że jest namalowany, prawda? No i jeszcze, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na Konstytucję 3 maja. I tutaj jest ta sama sytuacja, o której już Państwu mówiłem. Można oglądać ten obraz, no bo tu oczywiście król we wspaniałym płaszczu królewskim z podbitym gronostajami w czerwieni. I Stanisław Małachowski, który jest ubrany zgodnie z modą zachodnią, i pozostali członkowie społeczeństwa, ci, którzy się z konstytucją nie godzili, prawda, są ubrani najczęściej, wyróżnieni są ubiorami szlacheckimi, kontuszowymi. Na to zwracam uwagę, już nie będę tego szczegółowo omawiać, bo chciałam jeszcze Państwu pokazać jeden. Jeszcze pokazuję te fraki francuskie, żeby jeszcze wyobraźnię tym zainteresować, i ubiory polskie, wracam do nich. I proszę Państwa, już blisko końca, śluby Jana Kazimierza. Tutaj jest jedna rzecz, na którą chcę Państwu zwrócić uwagę. No bo to odbywa się w katedrze we Lwowie, w katedrze łacińskiej, która istnieje i w której wnętrze naprawdę zachowane jest dzięki naszym konserwatorom wspaniale. Klęczy tutaj Jan Kazimierz, król Maria Ludwika, i tu za nim jest Krzysztof Zbaraski. Tu jest Krzysztof Zbaraski. Klęczy ze szpadą, prawda, wyjętą. W takim ubiorze, popatrzcie, troszkę on przypomina nam żupan. I jest on rodzajem żupana, ale to jest taki żupan, który rzeczywiście nazywany jest żupanem. On jest przeszywany, on jest gruby i on mógł stanowić taki rodzaj zbroi, którą zakładano dla jazdy na przykład. Przepraszam bardzo. Przeszywany, zachował się w zbiorach czartoryskich, jest do oglądania, jest też po gruntownej konserwacji, ponieważ był pokryty tkaniną jedwabną, która się troszkę zniszczyła. To jest taka jeszcze na zakończenie jedna uwaga. I jeszcze, proszę Was, tutaj jest taka ciekawostka, mianowicie to jest zawieszenie dzwonu Zygmunta, jeden z obrazów, który mistrz namalował pod koniec życia. Dużo się tu dzieje, taki obraz bardzo właściwie radosny, prawda? Zawieszenie dzwonu, błękit nieba i tak dalej. Król siedzi, stoi pod baldachimem i zobaczcie, jaki jest ciekawy baldachim. Baldachim jest z tkaniny, bardzo ciekawy, kolorystycznie zresztą.
To jest fragment, to jest zasłona zrobiona z takiej tkaniny tureckiej, naprawdę z tureckiej tkaniny, więc troszkę później dopiero mogła do nas przywędrować, ale nic nie szkodzi, mistrzowi się wyraźnie ona podobała i chciał nią jakoś zamknąć kompozycję, bo tkanina piękna, widzicie fiolet też taki jak na obrazie, więc kto wie, czy ta tkanina, ona nie jest z domu Matejki, no ale na pewno z zasobu wyobraźni mistrza. Motywy pawich oczu. I to jest taka turecka tkanina z wieku XVI. Więc może już nawet, ale jeszcze wtedy raczej myśmy te tkaniny pozyskiwali nieco później. Więc proszę was, o, jeszcze czepiec, prawdziwy taki czepiec, który też tutaj można zobaczyć na niektórych głowach. Na to zwracam jeszcze uwagę. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie słuchajcie, Święta Kinga, 1690 rok, namalowany obraz w 1862. Ona jest wyobrażona, no, klęcząca na tle wieliczki. Święta Kinga, patronka górników, ona jest w takim diademie z pereł i proszę sobie wyobrazić, że jest to takie bardzo dekoracyjne nakrycie bardzo bogatej Żydówki. No i zachowało się w domu Matejki. Matejko ubrał świętą Kingę w taką bindę żydowską. I to jest portret rzeczywisty z tej Żydówki w takiej bindzie. Widzicie, to jest ten sam typ nakrycia głowy. Oczywiście troszeczkę go pewnie Matejko zmienił, przetworzył, no tak, żeby mu było wygodniej to sobie dostosować do własnej wyobraźni świętej Kingi. To taka ciekawostka jeszcze jedna. No i na zakończenie portret oczywiście znany, widziany. Możecie go sobie, możecie rekonstrukcję wspaniale przygotowaną ze wszystkimi niuansami i trudnościami pokonanymi wspaniale przez panią dr Marię Molendę. Słuchajcie, Teodora, to jest suknia ślubna Teodory. Portret pokazuje żonę w sukni ślubnej, żonę Matejki. To piękna kobieta była, tylko bardzo trudna podobno. I miała piękną suknię z jedwabiu, a do tego miała wspaniały, właściwie można powiedzieć taki kontusik. I Matejko jednak ubrał ją w taki patriotyczny strój, znaczy w patriotyczny ubiór nawiązujący przez to właśnie, że chciał zwrócić uwagę na ten własny patriotyzm. Troszkę przypomina szamerowaniem, troszkę krojem rękawów kontusz. Są elementy kontusza w tym zawarte. No i, a tutaj oczywiście tylko nie mam powiększenia, ale to na rekonstrukcji wszystko jest widoczne. Tutaj jest portret Kościuszki. Tadeusza Kościuszki, to znaczy brosza z portretem Tadeusza Kościuszki. No i welon piękny na głowie, tiulowy i tak dalej. No to już nie będę się nad Teodorą rozwodzić. I jeszcze na zakończenie portrety, słuchajcie, w których też no, to mistrzostwo pędzla jest. Tu już nieprzegadane portrety, to są portrety z konkretnych osób. Piotra Moszyńskiego w ubiorze kontuszowym. Piękny. Mikołaja Zyblikiewicza. Znowu każda postać ma inną tkaninę w tle. To też na to zwracam uwagę, bo to jest taka tkanina turecka w taki geometryczny wzór. Tutaj mamy Zyblikiewicza, ma udrapowaną taką draperię. No i tutaj jest Panoplion. Panoplion z Matką Boską, z Ryngrafem, z Matką Boską Częstochowską. To jest też bardzo ważne. No i na zakończenie.
jeszcze Piotr Potocki w czarnym ubierze kontuszowym z orderem Złotego Runa. On był też dekorowany złotym runem. To bardzo jest wyjątkowe. No i na takiej złotolitej tkaninie pięknej, też związanej troszkę z tradycją złotolitych tkanin ze Słucka. Tam w Słucku były wykonywane. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję. Jak są jakieś pytania, mam nadzieję, że nie zanudziłam i nie było to takie długie. Także dziękuję bardzo.